Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj zaplanowaliśmy, żeby w tej kolejnej epoce, która towarzyszy rozwojowi krytyki literackiej, w epoce romantyzmu, zobaczyć coś, co jest poprzednikiem epok kolejnych ważnych i już dwudziestowiecznych, częściowo dwudziestowiecznej młodej Polski i oczywiście dwudziestolecia międzywojennego. Jest taki historyk literatury bardzo w polskiej kulturze, wręcz powiedziałabym zakochany, Wilhelm Feldman. Jego książkę Współczesna literatura polska 1864-1918 dzisiaj przeniosłam. Ta książka miała kilka wydań, jeszcze uzupełniana przez neoidealistę Stanisława Kołaczkowskiego z pisma Machołk, wyszła w roku 1924, a w tej chwili mam w ręku edycję już powojenną, edycję naukową. We wstępie do wydania poprzedzającego bezpośrednie odzyskanie niepodległości, we wstępie datowanym 3 lipca 1918 roku, pisze Feldman tak: wychodzi obecne wydanie w chwili przesilenia się losów Polski. Mamy wszyscy pewność, że z tych strasznych zapasów geniusz Polski wyjdzie odrodzonym, potężnym i pełnym chwały. U skrzydeł uzdalniającym go do lotu w wielką przyszłość niejedno znajdzie się pióro wszczepione przez romantyzm Polski oraz będącą jego kontynuatorkę sztukę młodej Polski. Wiemy o tym, że ta kontynuatorka, sztuka młodej Polski, dzieła Wyspiańskiego, to było coś, co młodą lewicę w dwudziestoleciu irytowało. Czesław Miłosz, mając lat 20, napisał, że Stanisław Wyspiański jest jak latarnia, przed którą każdy piesek staje i czuje się zobowiązany wylać hołd. Był pewien przesyt wyspiański. Niemniej, kiedy się przygotowywałam do pracy w ostatnich dniach, czytałam artykuł o uniwersalnym dziedzictwie polskiej literatury. Tam był cytowany Artur Hutnikiewicz, świetny historyk literatury, teoretyk, i on ubolewał, proszę sobie wyobrazić, jak bardzo upadła nasza literatura w dwudziestoleciu międzywojennym, bo już takich wielkości jak Wyspiański, Żeromski, Kasprowicz i Przybyszewski, co mnie troszkę dziwi, nie ma. Więc no, wiedziałam oczywiście, że dla Hutnikiewicza Żeromski to jest zupełnie wielkość nie do zastąpienia niczym. Jeszcze tam ktoś z mojej rodziny słuchał jego wykładów, pamiętał bezpośrednio ten przekaz, kim był dla Hutnikiewicza Żeromski, ale ogólnie wrażenie, że dwudziestolecie to jest regres, to jest upadek intelektualny, estetyczny w stosunku do młodej Polski, to przekonanie spotykamy u naszych pisarzy, spotykamy u Stanisława Ignacego Witkiewicza, który uważa, że krytyka ogłupia czytelników, psuje im gust, ta krytyka literacka w dwudziestoleciu, że jest sprymitywizowana, ludzie głupieją pod wpływem radioodbiorników. Z kolei Stanisław Stępowski miał syna, świetnego eseistę, Jerzego Stępowskiego, i tenże Jerzy Stępowski też żałował, jak to było wspaniale przed I wojną światową, jaki poziom uniwersytetów, jaka jedność europejskiego świata, i rok 1914 to wszystko przekreślił. Tak więc tutaj to przekonanie, że młoda Polska była pewnym szczytem, to na pewno się będzie przewijało. Co ja tu jeszcze chciałam Państwu przeczytać z tych pełnych emfazy słów Wilhelma Feldmana? Jeżeli podług Mickiewicza cała literatura polska wyrosła z tego jednego słowa ojczyzna, to romantyzm był tej ojczyzny duchem nieśmiertelnym. Jego moc, wieczysty pęd uczucia i woli, przezwyciężający daną rzeczywistość, tworzy najwspanialsze karty dziejów Polski. Ta moc żywiołowa rozpędem swoim stworzyła Polskę Bolesławów, Łokietka i Jagiełły.
Ona w czasie potopu, kiedy zdrowy rozsądek wskazywał, że wszystko stracone, huzarskim wichrem wygnała najeźdźców. Ona dodała skrzydeł Żółkiewskiemu i Chodkiewiczowi, Czarnieckiemu i Sobieskiemu. To przekonanie, że romantyczny zryw to nie jest głupota, to nie jest dziecinada, tylko w gruncie rzeczy pewien atut w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji trudnej. Otóż to przekonanie towarzyszyło niejednemu pisarzowi. Faktem jest, że paradygmat literaturoznawstwa ostatniego trzydziestolecia jest narażony na pewne umniejszanie naszego dziedzictwa. Nie chciałabym tutaj popadać w publicystykę, ale do każdego trendu warto mieć dystans, przynajmniej jesteśmy zobowiązani do dystansu poznawczego. Jeśli patrzy się na krytyków literackich w epoce romantyzmu, jako na naszych poprzedników, no oczywiście nie można pominąć Mochnackiego, to jest jedno z najważniejszych nazwisk historii naszej krytyki. Iżykowski, Brzozowski, Mochnacki, tak idę od dwudziestolecia wstecz. To są te najważniejsze nazwiska. Ale przecież romantyzm nie był jednością. Kiedy dużo czytałam tekstów źródłowych, przeważnie trzeba przyznać z antologii rozmaitych, ale jednak źródłowych, zachwycałam się i Brodzińskim, i Klaczką, a kiedy czyta się jednak ujęcia syntetyczne, jakoś uporządkowane, schierarchizowane, okazuje się, że ci krytycy wchodzili z sobą w bardzo ostre spory, że Brodziński, jak zresztą wiemy nawet z najprostszego kursu historii literatury, wcale nie był entuzjastą Mickiewicza. Tutaj, jeśli chodzi o tych krytyków, co do których przydałby się pewien dystans, mamy taki paradoks, że ci konserwatywni, wydawałoby się rozsądni, spokojni, uważali czasem, no nie ma rady, jesteśmy podbici, mamy zabory, sami się tego doigraliśmy, mieliśmy wady. I okazuje się, że ci najbardziej patriotyczni, te gorące głowy, to były też głowy raczej czerwone, że to bywało zabarwione duchem rewolucji. I mamy wyraźne podziały. Mamy przekonanie, że krytyka powinna być spokojna, powinna dążyć do jedności. To jest ten model, który jest mi najbliższy, który mi bardzo imponuje w mojej współczesności. Myślę o czasach od lat 70. do dzisiaj. To jest ten model twórczości krytyczno-literackiej Kazimierza Wyki. Słynął z tego, że nie polemizował. Po prostu, jeśli mu się coś nie podobało, starał się o tym nie pisać, taktownie przemilczać. I też przecież, jeżeli się coś podobało, to w różnym stopniu i z różnych względów. No nie powinniśmy sobie wyobrażać krytyka jako płatnego reklamiarza. Co do tego modelu spokojnego, to by był Michał Grabowski, to by był ten model konserwatywny, spokojny. I po drugiej stronie zupełnie inaczej Mochnacki. Być może powinnam sobie to właśnie brać do serca. Pytanie, gdzie jest cytat, ale jest to coś takiego, co być może zawstydza, że może jestem za, nie wiem, tchórzliwa, że nie chcę wchodzić w polemiki. Jak to można widzieć? Mochnacki uważał, że potrzebna jest polemika, potrzebny jest spór. Gdzie nie masz żadnego przeciwieństwa, pisał, tam nie masz ruchu, nie masz w znaczeniu nie ma, brakuje. Wszystko z czymś innym wiedzie przeciwieństwo, a gra tych przeciwieństw prowadzi do formy życia. A więc pisarstwo krytyczne, krytyczno-literackie postrzegał jako ruch w starciu, ujarzmianie przeciwieństw. Ja bym dzisiaj chętnie zarzucała tym, którzy polemizują, że właściwie mają taką wizję życia umysłowego, jakby to była jakaś dialektyka marksistowska, ale niekoniecznie tak.
Bywali ci lewicujący krytycy w wieku XIX pod wpływem Hegla, no ale oczywiście Hegel to nie jest Marx, może być jego poprzednikiem w niektórych ujęciach, interpretacjach, ale to nie jest po prostu Marx. I co do tego myślenia w kategoriach konfliktu, to jest też myślenie o paradoksie wśród wybitnych krytyków, znanych krytyków z Poznania. Julia Wojkowska, Antoni Wojkowski, lewicowa krytyka w epoce romantyzmu. W tym kręgu się gdzieś pojawia słynny emisariusz Edward Dębowski i jest przekonanie, że życie to walka, to rewolucja, to konflikt. Zupełnie inne podejście niż takie stateczne, spokojne. Bardzo ostre starcia między Śniadeckim a Mickiewiczem, starcia z Brodzińskim. To nie jest czas spokojnego podziwiania, kontemplacji piękna. Ten romantyzm to nie są tylko falbanki i koronki, i jakieś różyczki, kiczowate wzory. Oczywiście gdzieś na początku ten pomysł, żeby połączyć pierwiastki sentymentalizmu, pierwiastki estetyczne z romantyzmem się pojawia, to będzie u Brodzińskiego, on dąży do jedności, ale mocniejszy głos, ten taki absolutnie nie do pominięcia, najważniejszy w historii krytyki literackiej romantyzmu, to jest głos Mochnackiego. Mamy, jeśli właśnie mówię o tym zamienieniu krytyki literackiej w publicystykę polityczną. Mamy takich przedstawicieli krytyki, którzy uważają, że to jest po prostu ich obowiązek. To jest na przykład Seweryn Goszczyński, skądinąd przecież uznany pisarz, ale krytykę wprzęga w konflikt polityczny, uważa, że to jest jej główne zadanie. Więc bardzo rozmaicie rozumiano zadania krytyki. I mówię tutaj dzisiaj akurat o epoce romantyzmu, a nie w ogóle. Poza tym zmieniają się formy, w jakich tę krytykę się uprawia. I skoro tutaj mówimy o konflikcie, to warto nawiązać do oświecenia, porównać to z oświeceniem. W oświeceniu pojawia się taka forma, taki gatunek, który skądinąd dzisiaj pod trochę inną nazwą też uprawiamy, to jest laudacja. I oczywiście to jest pewna konwencja. Jeżeli wręcza się nagrodę literacką, to raczej nie rozpatruje się za i przeciw pod każdym względem, raczej akcentuje się walory czyjegoś pisarstwa. Może nawet z retoryczną przesadą. W epoce oświecenia nazywało się to pochwałą. I te pochwały były właściwie rodzajem, poprzednikiem czegoś, co jest gatunkiem krytycznym zwanym portretem literackim, portretem jednego pisarza. W epoce romantyzmu ten portret nie był już pochwałą, tylko był rozpatrywaniem różnych aspektów i rozpatrywaniem zarówno zalet, jak i wad czyjegoś pisarstwa. Rozwijał się w epoce międzypowstaniowej esej literacki, co mówię oczywiście nie ukrywając, że są badacze eseju, którzy by się z tym absolutnie nie zgodzili. Skądinąd podziwiam, bardzo cenię specjalizującą się w eseistyce teoretyczkę, kulturoznawczynię z Uniwersytetu Śląskiego, Małgorzatę Krakowiak. Ona habilitację napisała na temat eseju jako gatunku, teoretyczno-literacką habilitację. I ona bardzo twardo, to jest taka badaczka z charakterem, nie szuka kompromisów, tylko bardzo jednoznacznie się wypowiada. I twardo mówi, nie ma eseju przed Brzozowskim, nie ma. No a ja oczywiście nieszczęsna tam gdzieś miesiącami, by nie powiedzieć latami, szperałam po bibliotekach i usiłowałam dogrzebać się dosłownie pazurami odrobin eseistycznych, a to u Lubomirskiego, a to u Górnickiego. Oczywiście wszystkie możliwe terminy były już przekroczone, a ja bez przerwy szukałam eseju w epoce renesansu. To jest i baroku. To jest naprawdę no, kwestia
szerokości rozumienia tego pojęcia, pewnych założeń, ale w podręcznikach, w syntezach takich uznanych z serii Wielka Historia Literatury Polskiej, wydanych przez PWN, mówi się jednak o tym, że początki eseju w wieku XIX już były, że to jest właśnie ten okres przechodzenia od klasycyzmu ku romantyzmowi. A więc esej literacki. Oczywiście rozprawy, rozbiory krytyczne, recenzje, przede wszystkim najpopularniejszy gatunek, to jest oczywiście banalne pytanie, co z tą popularnością gatunku zrobić w raczej prywatnych dyskusjach, by nie powiedzieć sporach, stykam się z bardzo ostrym zaprzeczeniem sensowności pisania recenzji. Z kolei ja argumentuję, że koniecznie trzeba napisać recenzję, bo to jest to podstawowe działanie krytyczno-literackie. Nie będzie syntez, nie będzie artykułów przeglądowych, miejsca w podręczniku historii literatury, nawet miejsca podobno na półkach w publicznych bibliotekach, jeżeli nie będzie tego stałego rezonansu czytelniczego, tego świadectwa lektury, którym jest recenzja. I oczywiście wybitne umysły się zżymają, a po co to takie anonse? No ale dla pisarza to ma jednak na ogół duże znaczenie. Może się przyznawać albo nie. Może się irytować. Znamy te rozmaite wypowiedzi pisarzy w różnych epokach, może tak najmocniej to pamiętam z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy pisarze twierdzą, że nie czytają recenzji, albo że krytycy nie pomagają, tylko przeszkadzają. I tu znowu się pojawia pytanie, dla kogo pisze krytyk? Według Brodzińskiego pisze przede wszystkim dla czytelników. Niech ta publiczność czytająca, sfragmentaryzowana, o rozmaitych zainteresowaniach, rozmaitym poziomie kultury czy wykształcenia, niech ona się scali. On szuka jedności, on pośredniczy i to nawet nie tyle między, co jest najprostsze, wydawałoby się, pisarzem a czytelnikiem, ale on pośredniczy między kręgami czytelniczymi. Zupełnie inaczej, czym myśli Mochnacki. On myśli, że trzeba polaryzować, trzeba wdawać się w spór, trzeba wyjaskrawiać sądy i jednak zwraca się w dużej mierze, by nie powiedzieć, głównie do pisarzy. Chce oddziałać na twórczość. Te recenzje, z którymi mamy do czynienia w wieku XIX, a dzisiaj nas interesuje ten jego fragment, ta duża część, którą był romantyzm. Jeśli mamy do czynienia z recenzjami, to są to jeszcze w dużym stopniu streszczenia. Streszczenia problematyzujące. Streszczenia, które mniej lub bardziej odnoszą się do zagadnień poruszanych w utworze, biorą pod uwagę przesłanie utworu, ale jednak to są streszczenia. W tej chwili, jeśli nie uogólniam zbyt pochopnie, mam wrażenie, że wahadło wychyliło się w drugą stronę. Nie chcą chociażby handlujący książkami, nie mówiąc już o filmach, żeby spoilerować, żeby to jest takie zapożyczenie używane przez młodych komentatorów. Chodzi o to, żeby nie zdradzić przebiegu fabuły. A więc streszczenie mogłoby na przykład spowodować, że ktoś nie kupi książki, bo już wie, czym skończy się akcja. Dlatego tak z takich czysto rynkowych powodów to jest źle widziane. Natomiast w tym środowisku, z którym się stykam na co dzień, jest bardzo ostra repulsja wobec streszczeń, bo uważa się, że to jest coś podrzędnego intelektualnie. Więc jeżeli w pracy dyplomowej, w pracy na jakikolwiek stopień kolejny, naukowy, tytuł, jakkolwiek to tam nazywać, najczęściej to się słyszy przy obronach doktoratów, ktoś się odważy streścić utwór, to z reguły w komisji padnie głos, no streszcza, nie powinien. Skądinąd rozsądnie rzecz biorąc, nie wszyscy wszystko czytali. Nie pisze się raczej nawet prac naukowych wyłącznie dla
dla dwóch, trzech, pięciu specjalistów. Ktoś, kto porzucił studia doktoranckie, stale powtarzał, tak właściwie rozpaczając nad tym, co porzuca, że spotyka w Ossolineum książki z nierozciętymi kartkami. Miał poczucie, że właściwie pisze dla nikogo. Ja mu tłumaczyłam, że jest taki pasjonat antyków, starych książek we Wrocławiu, wybitny uczony, który kolekcjonuje w domu i niech on się nie martwi, na pewno ten profesor ma tę książkę w domu i rozciął i przeczytał. Że to, że jest nierozcięte w Ossolineum, to nie znaczy, że nikogo już nie ma, kto tę książkę zna. Ale jest takie przekonanie, że nie wypada streszczać. A z drugiej strony właściwie no może nawet ten recenzent czy ten członek komisji mógłby się dowiedzieć, jaka jest akcja jednej z kilkudziesięciu powieści napisanej przez jakiegoś wyjątkowo aktywnego pisarza. Także, że szkoda, tak to wygląda, słucham od niepolonistów, że oni by chcieli, aby recenzje zawierały streszczenia. Już nie mówiąc w ogóle o pracach historyczno-literackich. To jest ten sam problem, że nam się to wydaje czymś podrzędnym, my tam się nie będziemy wdawać w streszczenia, a czytelnik mówi, że my działamy jak taki zły malarz, papluch, który tutaj chlapnie farbą, tam chlapnie farbą, ucieknie. Nam się wydaje, że to jest niepowtarzalna konfiguracja spostrzeżeń, pojęć, że to jest nasza twórczość naukowa, a czytelnik się irytuje, że niczego się nie można od nas dowiedzieć. W epoce romantyzmu by się dowiedział, recenzje zawierały streszczenia. Rola recenzji rosła. Oprócz tych gatunków, o których mówię, była jeszcze ciekawostka, osobliwość, quasi powieść Aleksandra Tyszyńskiego, Amerykanka w Polsce. W 1837 roku to wyszło i składało się z recenzji ułożonych i napisanych w formie cyklu listów do męża Amerykanki czytającej polskie powieści. Było to bardzo, bardzo sztuczne, takie osobliwe. W mnóstwie czasopism ukazywały się teksty krytyczno-literackie i to właściwie od szczytów, od periodyków naukowych po prasę codzienną. Czasami te periodyki wychodziły bardzo krótko, kilka lat. Co najdziwniejsze jeszcze z tej mojej dzisiejszej perspektywy, autorzy żyli niesłychanie krótko. Teraz mamy te namiętności grające gdzieś tam u kilkudziesięcioletnich ludzi. Natomiast wybitni krytycy w epoce romantyzmu potrafili umrzeć mając lat 30 albo niewiele ponad to. Co do Mochnackiego, tam są dwie brane pod uwagę daty urodzenia, ale w każdym wypadku nie żyłby zbyt długo, czy lat 31, czy 30. Podobnie stosunkowo niedługo, a główną działalność krytyczno-literacką uprawiali mając lat 30, funkcjonowali oboje wojkowscy z Wielkopolski. Więc bardzo młodo uważali, że mają prawo zabierać głos, nie oglądali się, czy ktoś im pozwala, czy nie. Jakoś szybciej chyba osiągali dojrzałość. Byli ci, którzy szukali ponadczasowych wartości, porządku. Może to byli też jeszcze sympatycy dawnego klasycyzmu. I byli ci zwolennicy zaprzęgania krytyki do rydwanu politycznego. To mógł być Lucjan Siemieński, to mógł być Seweryn Goszczyński. Oczywiście mogą się Państwo zdziwić, dlaczego nie mówię o wielkich romantykach. Czy ta ich polityczność nie stawała się metapolitycznością, nie przekraczała polityki? Oczywiście sądzę, że tak, że przekraczała. I dlatego tutaj też nawet nie dziwię się, że autorzy syntez wspominają o wykładach paryskich Mickiewicza jako o świetnych tekstach krytyczno-literackich na temat literatur europejskich. Jeśli myślimy o tym horyzoncie właśnie komparatystycznym, trzeba powiedzieć, że dość typowym sposobem pisania o literaturze polskiej, także o jej pożądanym modelu, było rozpoczynanie od
ogólnego obrazu, syntezy literatur europejskich tamtego czasu. I wstrzymują się autorzy poważnych prac historyczno-literackich od refleksji, czy to znaczy, że mieliśmy kompleks prowincji, czy byliśmy peryferiami, czy też odwrotnie świadczyłoby to o jedności zachodniej literatury, o tym, że czuliśmy przynależność do tegoż zachodu. Ja to sobie też wypisywałam, w jakich regionach czy miastach wychodziły te polskie czasopisma i to mogłoby wprowadzić cudzoziemca w niejaką konfuzję, bo jednym ze środowisk, które uprawiało konserwatywną krytykę w epoce romantyzmu, było środowisko zwane koterią petersburską i tak to był ten Petersburg, chociaż oczywiście pisano tam w danym kręgu po polsku. Był przypadek, że w Kijowie wychodziło czasopismo Gwiazda i tam Antoni Marcinkowski odnosił się do propozycji z innych ośrodków, takich niewątpliwie polskich, jak Warszawa chociażby. Krytyka literacka rozwijała się w Warszawie do momentu, o czym chyba mówiłam na pierwszym wykładzie w cyklu, do momentu, kiedy powstanie listopadowe zaburzyło w miarę spokojne życie artystyczne, literackie i wtedy się przeniosła raczej do Krakowa, raczej do Wilna. Oczywiście też nie można pominąć Galicji, nie można pominąć Wielkopolski, w Wilnie na przykład Ateneum, w Galicji działający na wyobraźnię tytuł Dziennik Mód Paryskich. Bardzo to pięknie brzmi, wyobrażamy sobie powłóczyste suknie. W Wielkopolsce, Tygodnik Literacki. To było multum czasopism i czasami czasopism nawet z wielkimi ambicjami naukowymi. Przegląd naukowy na przykład. Tutaj raczej obyczaj, raczej przekonanie redaktora decydowało. Nie było takich bardzo ostrych rygorów, co może uchodzić za tekst naukowy, co za krytyczno-literacki. My żyjemy w dosyć szczególnym momencie, kiedy dążenie do obiektywizmu oceny, do transparentności rozmaitych procesów społecznych prowadzi do wielkiego formalizmu, pewnej sztuczności. Zamiast opisywać, oczekujemy, że ktoś nam da instrukcję i my będziemy za tym podążać, upodobniając się do programu komputerowego. Tak by to wyglądało. Tutaj jeśli jeszcze o tym coś powiedzieć, kto był krytykiem w epoce romantyzmu, co nas może zaskoczyć, bo jeśli się odnieść do tej perspektywy dzisiejszej, to nawet jeśli ktoś wykonuje pracę historyka literatury bardzo poważną, pisze syntezę wszystkich epok, zastrzega się, że jest jak gdyby inną osobą, jest w innej roli społecznej, kiedy pisze tę syntezę, a w innej roli, kiedy pisze teksty krytyczno-literackie. Bywa też, że ta inna rola to jest rola pisarza, ale odgranicza tę rolę. Natomiast w epoce romantyzmu bardziej się to wszystko przenikało i z perspektywy historii literatury bywa tak, że do najwybitniejszych tekstów krytyczno-literackich romantyzmu zalicza się nawet, tak uczynił Marek Bunkowski z Instytutu Badań Literackich, zalicza się nawet teksty właśnie pisarzy. I nie jest to tak, że te szczytowe osiągnięcia przysługują komuś, kto się wyspecjalizował w krytyce, tylko przysługują pisarzom.
To są teksty Adama Mickiewicza, to są teksty Juliusza Słowackiego, wykłady Norwida o słowackim. Zaskakujące zupełnie, bo wydaje się, że jeżeli coś robimy tak dodatkowo, nie jest to nasza główna rola, oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że wymieniłam tutaj trzech najwybitniejszych poetów. Czy mamy trzech wieszczów Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, czy Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, czy mamy po prostu czterech wieszczów. Tak czy inaczej te cztery nazwiska się powtarzają. Jako nazwiska największych, a bezdyskusyjnie Mickiewicz i Słowacki. I tu się okazuje, że najlepsze teksty krytyczno-literackie to jest Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Zdumiewający. Krytycy należą zwykle do ludzi posądzanych o to, jak pisał Iżykowski chociażby, że są niespełnionymi pisarzami, że są gorszymi pisarzami. Są złośliwi, dokuczają pisarzom, dlatego że sami nie umieliby lepiej napisać. I oczywiście tutaj już, jeśli odwołuje się do dwudziestolecia międzywojennego, było bardzo silne przekonanie, że absolutnie nie, że to jest równorzędna gałąź twórczości, pisarstwa, odrębna, także odrębna od nauki o literaturze. Raczej takie przekonanie wtedy dominowało. I ten problem, czy krytyka literacka jest literaturą, czy jest jakaś hierarchia, jak to się ma do akademickiego wypowiadania się na temat literatury, to oczywiście powraca. Swego czasu to był dyżurny problem na egzaminie z historii krytyki literackiej, jak się ma krytyka do nauki o literaturze. Taki powracający problem i nie przypadkiem ten problem ugruntowywał w nas jako istotny problem Jacek Łukasiewicz. Nie przypadkiem w tym pokoju 132, w którym rezydowali i teoretyk literatury, specjalista od teorii eseju Wojciech Głowala, metodolog i Jacek Łukasiewicz, świetny poeta, a jednocześnie badacz literatury i jeden z najlepszych krytyków pokolenia 56. Tamten problem był dojmujący. Głowala nas w czasach właśnie lat 90. wczesnych namawiał, żebyśmy zorganizowali konferencję na temat zamienności, czy łatwiej dla redaktora wymienności ról w świecie literackości. To pojęcie świat literackości, to było pojęcie, termin zaproponowany przez Kazimierza Bartoszyńskiego w teoretyczno-literackim artykule. No, znowu, znając życie i wymagania redaktorów, żeby upraszczać, już niektórzy machali ręką i już z czasem zaczęli pisać świat literatury. Tak czy inaczej porwaliśmy się na tę konferencję. Profesor jak zwykle był niezadowolony i koniec końców była to część dużej konferencji polonistyki wrocławskiej, literaturoznawców. Wtedy był taki wspaniały zwyczaj, że raz w roku spotykali się w Karkonoszach literaturoznawcy z polonistyki, a raz w roku językoznawcy. Była to konferencja, na której można było zaprezentować swoje badania, swoje zainteresowania, przedyskutować to z kolegami, no i w ogóle dać się poznać. Jeśli ludzie się nie spotykają, to oczywiście bardzo łatwo demonizować wizerunek tego drugiego nieznanego. To jest podstawowa prawidłowość w psychologii. Poza tym takie spotkania w tych renomowanych środowiskach światowych uniwersytetów odbywają się nawet nie raz w roku, tylko raz w tygodniu, a może jeszcze mniej zobowiązująco, nawet trzy razy w tygodniu. Myślę o lunchach w koledżach, w Oxfordzie, w Cambridge. Członkowie takiego kolegium, mówiąc bardziej po polsku i nie kalecząc angielszczyzny, ci członkowie są zobowiązani uczestniczyć we wspólnych posiłkach. Jest to
dziedzictwo tej średniowiecznej tradycji, ale to jest też okazja, żeby wymieniać myśli. My spotykaliśmy się przynajmniej raz w roku na tych konferencjach naszej polonistyki i tam opowiadaliśmy o tych zamiennych rolach. Był to, jak widać, powtarzam, problem. Czy ktoś jest krytykiem literackim, czy jest pisarzem, czy jest badaczem literatury, historykiem, teoretykiem, trzeba się jakoś określić, trzeba się zdefiniować. Dla romantycznego rozwichrzenia chaosu, spontaniczności romantycznej charakterystyczne było to, że niespecjalnie się chyba tym przejmowano i efekty nie były najgorsze, chociaż oczywiście wiemy, że te wykłady Mickiewicza sprawiały kłopot chociażby z powodów politycznych. I też chyba zarzucano, że mówi nie na temat. Romantyzm rozpala emocje, wiadomo. Jakie były ambicje? U Julii Wojkowskiej, tej właśnie z lewicowego skrzydła, by nie rzec prawie że rewolucyjnego, ambicje były absolutnie niepohamowane. Bez krytyki stałby świat niepomny w swoich posadach. Krytyka wyzwala go z więzów rdzy opleśniałości. Czyli ruszyć z posad bryłę świata. Tak to właściwie wygląda. Bez krytyki świat stałby niepomny w swoich posadach. Niepomny, czyli nieświadomy. I to budowanie samoświadomości to jest też cel krytyki i cel literatury według Mochnackiego. To jest bardzo ważne, żeby się naród rozpoznał w jestestwie swoim. Nie dziwmy się więc, że jeżeli są siły uważające, że narody to jest coś destrukcyjnego, że to jest byt, który powoduje bardzo niszczące konflikty, że z narodem łączy się wykluczanie członków innego narodu, będzie się starać te literatury narodowe umniejszać, będzie ktoś taki przeciwdziałał ugruntowywaniu się świadomości historyczno-literackiej. Dla romantyków, dla Mochnackiego, historyzm był czymś zupełnie fundamentalnym. Żeby wiedzieć, kim się jest, trzeba wiedzieć, skąd się wywodzimy. To było głębokie przekonanie romantyków. Definiowano siebie przez genealogię. Oczywiście, że my się z tym też dzisiaj możemy spotkać. Ja byłam kiedyś bardzo wzruszona, kiedy słuchałam takich państwa, mających się krótko przedstawić. I oczywiście to jest swego rodzaju test psychologiczny. Co mówimy? Jak się przedstawiamy? Oczywiście można by jakieś swoje żale tutaj wydobywać na pierwszy plan, kim my jesteśmy, aktorami ze spalonego teatru. I oni tak się przedstawiali, że ja siedziałem w więzieniu, mnie zatrzymywano po manifestacjach, mój ojciec był w Armii Krajowej, dziadek walczył w powstaniu. W ten sposób. Nie mówili, ja jestem powiedzmy botanikiem. Nie mówili, ja jestem konstruktorem, architektem, czy ja zgromadziłem taki a taki majątek. Kiedyś uczestniczyłam w auli leopoldyńskiej w spotkaniu z uczonym z Niemiec i on się przedstawił w ten sposób, jakiej wysokości grant uzyskał. Więc zupełnie inny pomysł, co nas definiuje. No wiadomo. Oczywiście ja bym się definiowała przez to, że ja pragnę wykładać historię krytyki literackiej. Więc każdy sobie wybiera jak w jakiejś piosence, kto z czym idzie do nieba. I tutaj u Mochnackiego bezwzględnie historia. Oczywiście jest bardzo niebezpieczny ten termin historyzm. I możemy go sobie tak definiować, jak definiował Karl Raimund Popper, czy niektórzy jego tłumacze, że jest to relatywizm historyczny. Ja jestem przywiązana do tego tłumaczenia, że to jest nędza historycyzmu, że jest kierunek badań literackich nowy historycyzm i to jest taka wyostrzona świadomość względności historycznej. I ten historycyzm
Popper potępiał, natomiast marksizujący przedstawiciele nowego historycyzmu uważali, że tak właśnie jest i że w ogóle czerpią inspirację z dzieł Karola Marksa. Natomiast historyzm jest troszkę osłabiony. To nie jest relatywizm, to jest perspektywizm, tak bym powiedziała. Ale to wszystko w odniesieniu do kierunków badań literackich w końcu wieku XX, a w każdym razie w jego ostatnich dwóch, trzech dziesięcioleciach. Natomiast w epoce romantyzmu, czy w ogóle w badaniach nad historią literatury romantyzmu, dziejami epoki romantyzmu, historyzm, tak jak w całym XIX wieku, to jest jednak fascynacja przeszłością. Nie jest to postawa antykwariusza zupełnie bezkrytycznego, kolekcjonującego fakty. Raczej ten historyzm Mochnackiego to jest czerpanie z dziedzictwa świadome, twórcze. To jest przede wszystkim coś takiego, co bardzo mnie tam ujęło, oczarowało i zainspirowało. Mianowicie to jest czerpanie ukierunkowane na rozumienie. Rozumienie. To jest ta kategoria, której w jednym z bardzo licznych wariantów dyrektyw, jak mamy pisać sylabusy, zabroniono nam nawet używać. Nie wolno używać słowa rozumieć, bo rozumienia nie można zmierzyć. A według reguł zarządzania cel ma być wymierny, osiągalny, specyficznie zdefiniowany. No to wszystko jest kompletne szaleństwo. Ja już nie chcę dosadnych cytatów z czasów pierwszych sekretarzy przywoływać. To podobno miał chyba Gomułka powiedzieć, że coś tam Polakom pasuje jak krowie siodło. I tutaj kompletnie nie pasuje do myślenia humanistycznego wymierność. Taka bardzo ścisła definicja. Czytałam ostatnio Stefana Bednarka, ucznia Stanisława Pietraszki, założyciela kulturoznawstwa we Wrocławiu. Czytałam tekst jego wykładu, który miałam zaszczyt sama słyszeć w ramach cyklu Studium Generale na naszym uniwersytecie. I tutaj Bednarek mówi tak, no przedziwne. Jest 160 definicji kultury i ciągle ich przybywa, a jednak ludzie są w stanie się porozumieć, używając tak słabo zdefiniowanego pojęcia, właściwie niezdefiniowanego. Dochodzą do porozumienia. Więc ten pomysł, żeby osiągać mierzalne cele, jest fatalny. Kategoria rozumienia. To jest oczywiście właśnie refleksji filozoficznej, co najmniej romantyzmu, wywodzona myśl, jeszcze potem ujmowana gdzieś może przez dwudziestowiecznych mistrzów hermeneutyki. I teraz ilekroć ktoś się powołuje na Rickera, na Gadamera, wydaje mi się, że jest na dobrej drodze. Tutaj jeszcze używam argumentu, oczywiście już tak w myśleniu krytycznym, w sensie takim myślenia krytycznego, nie krytyczno-literackiego, tylko filozoficznego. Wykorzystuję tutaj motyw niewybaczalny, bo irracjonalny. Mianowicie we Wrocławiu urodził się, mieszkał w dzieciństwie Hans Georg Gadamer na tej przepięknie odnowionej kamienicy na rogu ulic Grodzkiej i Szewskiej od strony parkingu. Mamy tablicę jemu poświęconą. I dobrze by było, żeby też do jakiejś tożsamości humanistyki wrocławskiej ten motyw rozumienia, motyw hermeneutyki mocniej włączać. To nie jest zupełnie stracona pozycja, bo przecież Gadamer jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj laudację wygłaszał Karol Ball. Ta tradycja jakiejś filozofii we Wrocławiu została nawiązana. Oczywiście można powiedzieć inny język, inni ludzie. No genius loci, co to jest? Jakiś kąt padania promieni słonecznych? Co to by było? Ale może mimo wszystko geografia kultury długiego trwania takiego miasta dużego, a jednak kto wie, czy nie prowincjonalnego, może to się przewija przez te różne przynależności państwowe. W każdym razie
ta myśl Mochnackiego, myśl o rozumieniu, myśl o definiowaniu się przez przeszłość, przez swoją historię, wydaje mi się bardzo ważna i niezbywalna. Ci, którzy ciągle reformują nam programy kształcenia, twierdzą, że historia literatury jest niepotrzebna, ale jak każda historia, jeśli jej nie będziemy znać, możemy ryzykować, że bardziej prawdopodobne będzie jej powtórzenie. Poza tym, jeżeli historia literatury to historia najbardziej wysublimowanych form wyrazu myśli, jednak myśli z pewnymi dystynkcjami logicznymi. Niech to będą aporie, niech to będą irracjonalne porywy, ale mimo wszystko ten horyzont, że gdzieś mamy bo, a gdzieś mamy mimo, a gdzieś mamy więc, ten horyzont się w języku, w medium, jakim jest słowo pisane, pojawia. Słowo pisane umożliwia bardziej precyzyjne dystynkcje niż mówione. Była oczywiście literatura ustna. Teraz, jak widzimy w kamerze, nas też ta wtórna oralność zagarnia, ale jednak nie rezygnujmy tak bardzo łatwo ze słowa pisanego i z tej historii literatury. Motyw historii dominował nad myślą literaturoznawczą do momentu, kiedy przyszedł strukturalizm, zaproponował myślenie w kategoriach raczej synchronii niż diachronii, ale też tej diachronii nie przekreślił. Jeśli bardzo chcemy, żeby nasze oceny, tak jak chociażby Goszczyńskiego, były zinstrumentalizowane politycznie, żeby odnosiły się do dnia dzisiejszego i czyichś pragnień albo lęków co do przyszłości, ryzykujemy coś takiego, o czym pisała Alina Witkowska, badaczka romantyzmu. Omyłki w ocenach, w skali wartości zjawisk, były na porządku dziennym, co między innymi należy wiązać z ideowo-polityczną strategią krytyków. Po prostu, jeżeli krytyk stosuje takie kryterium, czy on jest mój, czy on jest nie mój, jeżeli jest z nie mojego obozu, to jest wyklęty, nieuchronnie będzie błądził. Oczywiście, że trudno się wyprzeć swoich przedzałożeń czy gustu, właściwie powinnością krytyka jest wyrażać jakieś świadectwo lektury, świadectwo czytelniczej wrażliwości, wypracowanej w szerokim oczytaniu, ale to wprzęgnięcie zupełnie krytyki do walki politycznej czy do wojen kulturowych. To się wydaje bardzo destrukcyjne. Ostatnio czytałam w takim czasopiśmie, które zostało tam odrzucone przez kogoś młodego, bo widział je u babci. Nie wiem, czy podawać tytuł, czy nie. Podawać. Gość niedzielny. Mnie się wydaje bardzo umiarkowany, a nawet ostrożny, ale to oczywiście jest kwestia tej skali, na jakiej czasopismo lokujemy. Od czego na prawo, od czego na lewo. W każdym razie w tym Gościu niedzielnym przeczytałam ku swojej wielkiej radości wywiad z Jarosławem Jakubowskim. To jest pisarz przede wszystkim znany jako jeden z nielicznych piszących rozpoznawalne, czasem oglądane dramaty. Dramat w ogóle jest zawsze traktowany po macoszemu w historii literatury i w krytyce literackiej, bo to tak na pograniczu teatru, literatury, nie jest to w 100% nasze dzieło, chociaż skądinąd przecież te dramaty są jednym z trzech głównych rodzajów literackich, nie tylko liryka i epika, ale jeszcze dramat. Jarosław Jakubowski o tym mówi, oczywiście nie on jeden i nie on pierwszy, że są takie nagrody literackie, których ktoś nigdy w życiu nie dostanie, jeśli będzie miał niewłaściwe poglądy z punktu widzenia dystrybucji prestiżu danego środowiska, czy to jury tej nagrody, czy fundatorów, czy jeszcze jakichś potężnych sił, które sukcesy tym fundatorom umożliwiają. To jest oczywiste. I z drugiej strony pisze o tym, że wydaje się,
iż pewne nazwiska wręcz są skrojone pod określone nagrody. Wiele lat temu już, chociaż to tak arytmetycznie niedawno, ale po wielu zwrotach i dramatycznych czasach prób, wiele lat temu, około roku 2006, ukazała się książka pod tytułem Literatura w czasach zarazy. Proszę sobie wyobrazić, że pożyczyłam tę książkę studentowi na ostatnim wykładzie przed lockdownem, przed przerwą. Wydaje mi się, że bardzo źle nam ta przerwa, to zdalne nauczanie zrobiło. Potem udało mi się w antykwariacie odkupić tę książkę Literatura w czasach zarazy. Nikomu się wtedy nie śniło, że tak naprawdę w naszych czasach może znowu coś takiego się pojawić i to przecież w tym higienicznym, cywilizowanym świecie. W każdym razie tam krytyk literacki z Warszawy, Jarosław Klejnocki, bardzo trafnie krytykował coś, co się nazywa efektem kserokopiarki. To powielanie gustów. Ja wczoraj, doprowadzona do ostateczności, już nawet nie pomnę do końca przez co, chyba przez jakieś instrukcje dla autorów w zbiorowej książce naukowej, zaczęłam czytać blog na temat odnoszenia sukcesu w nauce i tutaj rzeczywiście włos się jeży. To jest po prostu dyktat bardzo ściśle określonych norm. To jest traktowanie schematyzmu jako zalety, a nie jako wady. I można zrozumieć, że tak, oczywiście w ten sposób będzie pisała część adeptów nauki, bez względu na to jakiej, bo tu właśnie skandal polega na tym, że coś, co jest zupełnie zrozumiałe w naukach empirycznych, stosowanych, może przyrodniczych. Jedna z moich bliskich koleżanek zajmowała się na przykład pozyskiwaniem substancji chemicznych z wątroby karpi. To rzeczywiście wtedy trzeba dokładnie policzyć, jak to się robi, według jakiej procedury, żeby inny badacz czy laborant, który zastępuje prowadzącego te badania, wiedział, jak postępować. Ale na jedno kopyto pisać o tych wątrobach karpi i pisać o poezji, przecież to jest groteska. Ale niestety niektórzy tak do tego podchodzą. To może być też kwestia już szkolenia wręcz, redaktorów, szkolenia w wydawnictwach i w czasopismach, i w wydawnictwach. Mogą być kłopoty z recenzentami, którzy się kierują tak pojętymi kryteriami. Być może ja należę do pokolenia przesadnie liberalnego, bo trzeba pamiętać, że przyswajano postmodernistyczną zasadę wszystko ujdzie. W końcu lat 80. te pierwsze sygnały, że jest postmodernizm, to były czasopisma z 86, 8 roku. No oczywiście początek lat 90. I być może uważając, że swoboda jest dobra, ja to tak często porównuję do szyn. Muszą być szczeliny między szynami, aby w momencie, kiedy w czasie upału one się rozszerzą, żeby te szyny nie spowodowały wykolejenia pociągu. Tak rozumiem taką elastyczność, swobodę w pisaniu, że nie powinno się pisać rygorystycznie, nie powinno się pisać nudno. Ale z drugiej strony dobrze to wobec tego, kto będzie oceniał te artykuły, według jakiego kryterium, jak będą schematyczne, to nikt nie będzie miał pretensji, jest schemat zachowany, artykuł dobry, nie ma schematu, artykuł zły. Jedną z tych rzeczy, która mnie przeraziła w instruktażu bardzo, wydaje mi się, prominentnego doradcy kolejnych ministrów, stosunkowo młodego badacza, no ale oczywiście jak on był młody w roku 2012, to już studentki nie uznają dzisiaj, że on jest młody. W każdym razie ten doradca pisze w ten sposób, że koniecznie, i to jest światowa zasada, koniecznie trzeba uwzględniać wyłącznie artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach. Wyłącznie z czołowych wydawnictw. Właściwie jest to wymuszenie konformizmu. To tak oczywiście w nauce, ale w literaturze też to się dzieje. Jest to pilnowanie, żeby pewne nazwiska były koniecznie wymienione. Koniecznie, nie ma siły. Czy to jest w doktoracie, czy to jest w jakimś artykule przeglądowym. Zawsze ktoś się upomni, że ktoś tam jest wybitnym poetą średniego pokolenia. Ja już nawet usiłowałam ustalić, na czym to polega, czy ktoś tam charakteryzuje tę wybitność. Nie, jest po prostu wybitny i koniecznie.
koniec musi być wymieniany. No i oczywiście odwrotnie, są ci źle widziani, ci za którymi krąży opinia, że są grafomanami i jak to tak do nich przylgnęło, to nie można odkleić. Więc jest ten efekt serokopiarki, jest taki po prostu lęk, żeby nas nie potraktowano jako marginalnych, jeżeli przy tych marginalizowanych stajemy. Jeden z wrocławskich poetów napisał kiedyś wiersz Drugi Bok Kisiela o tym, że gdyby ktoś usiadł przy Stefanie Kisielewskim objętym bojkotem w siedzibie Związku Literatów w czasie obrad, gdyby ktoś usiadł przy drugim boku i jeszcze ktoś z przodu, jeszcze ktoś z tyłu, no ten Kisielewski by nie siedział tak zupełnie odosobniony i taki napiętnowany. Ale ludziom zabrakło odwagi, żeby siąść przy boku Kisiela. To jest takie kolokwialne, żartobliwe określenie Stefana Kisielewskiego. Kisiel, ja to tak tłumaczę może trochę dla młodych, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli komuś się chce słuchać, to przypuszczalnie są to ci pamiętający jeszcze czasy, jak przyjeżdża Kisielewski do Wrocławia i traktuje się prawie jak relikwie resztki po jego śniadaniu. Więc to jest wielka osobistość. Ale przepraszam, to co pani powiedziała o tym takim odosobnieniu Kisiela, to miało miejsce? Tak, bo to chodziło o to, on był w ogóle wręcz nawet pobity przecież za to, że powiedział o ciemniakach. On jest tak zwanych nieznanych spraw. Tak, pobity to tak, ale nie wiedziałem, że intelektualiści się znam. To jest klasyka gatunku, że ma na kimś spoczywać ostracyzm i nie należy tego ostracyzmu łamać. Oczywiście we mnie to budzi taki odruch gest sprzeciwu i czasem jest właśnie tak, że się znowu wpada w przesadę w drugą stronę. Kwestia dystrybucji szacunku. Jeżeli przed kimś należy bić pokłony, a kogoś lekceważyć, to ja mam ochotę zachowywać się odwrotnie. I wtedy oczywiście ktoś się pyta, no dobrze, a dlaczego wy się tak tytułujecie, tak ceremonialnie? Dlaczego ten cały wersal? A właśnie tłumaczę dlatego, żeby się nie godzić na te zaburzenia hierarchii, czy jakieś odzieranie z szacunku. I to jest takie święte oburzenie. Mnie się wydaje czasem, że to jest też kwestia własnego dyskomfortu moralnego, żeby zakrzyczeć ten dyskomfort. To się stosuje tego typu chwyty. Wracając do cytatu z badaczki literatury romantyzmu Aliny Witkowskiej. Jeśli się wiąże te oceny z ideowo-polityczną strategią krytyków udzielającej preferencji pisarzom światopoglądowo bliskim określonej orientacji, wtedy łatwo jest o te błędy, o to pokazywanie swoich jako geniuszy i odwrotnie tych niewygodnych, tych powodujących dysonans poznawczy jako grafomanów. Bardzo się kiedyś wzruszałam, czytając fragmenty Klaczki, ale też i fragmenty Brodzińskiego. Co do ducha poezji naszych, bo z Brodzińskiego cytat dzisiaj mam z Klaczki, nie to Brodziński będzie na zakończenie. Co do ducha poezji naszej, widzimy w niej wszędzie panującą miłość ojczyzny, zapał w uwielbieniu szlachetnych obywatelskich czynów, miarkowanie w uniesieniu, imaginację swobodną, nieprzerażającą, bez fantastycznych wyobrażeń, łagodną tkliwość, prostotę w zbyt małej liczbie tegoczesnych obcych pisarzy właściwą, rolnicze obrazy wiejskości i rodzinnego pożycia, moralność praktycznej filozofii, namiętności nieburzliwe i skromność obyczajów. To jest ten Brodziński, który gloryfikuje kulturę ziemiańską i który szuka jedności. Oczywiście inaczej będzie myśleć Karol Liebelt, czy inaczej będzie mówił Mochnacki. Ja tu chyba mam Liebelta. Pierwszą fundamentalną zasadą i prawdziwie patriotyczną jest podniesienie nazwiska narodowego do czci i godności. Chodzi o nazwę narodu, chodzi o Polaków. Do czci i godności. Do czci przez zasługi zdobyte, do godności przez podniesienie godności człowieka. Obcy nas uszanują, gdy sami nawzajem szanować się będziemy. I tutaj z takiej może lekko lewicowej pozycji, ale nie wiem, czy to w ogóle jest sens tak definiować.
patrzy się na identyfikację z ojczyzną pod warunkiem swobody. Miłość ojczyzny uwarunkowana jest swobodami, twierdził Liebelt, jakie przynoszą ustawy polityczne. Kocham ziemię moją i kocham lud mój, ale kocham ustawy, bo w nich objawion jest duch narodu mego. To jest bardzo filozoficzno-romantyczne, wiadomo, bracia Szlegelowie i Schelling, duch narodu, oczywiście Hegel jeszcze, duch mądrości, duch swobody, duch pocieszyciel, no ten paraklet, to tam jest, będziemy się nad parakletem znęcać przy dwudziestoleciu, na razie jest to pożądany duch pocieszyciel w krzywdach wszelkiego rodzaju. Pod jego tarczą usypiam spokojnie i nie troszczą mnie namiętności ludzkie trzymane przez rząd trzymający wodze. Kocham te prawa i instytucje, bo w nich jest cząstka woli mojej. Tu znowu to rozumienie narodu jako sumy dążeń jednostek. One chcą dobra mojego i nieskończone korzyści mi przynoszą przez wychowanie publiczne, przez ustalone bezpieczeństwo i porządek, przez wymierzanie sprawiedliwości, gospodarstwo narodowe, podniesienie nauk, sztuk, przemysłu, handlu, a z nimi dobrego bytu, przez utrzymywane stosunki z innymi narodami, przez bezpieczeństwo kraju na zewnątrz. A naprawdę nie ma w tym pogardy dla obcych, wręcz odwrotnie, utrzymywane stosunki z innymi narodami. I trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że etniczne rozumienie narodu jest na pewno obecne w dziedzictwie romantyków niemieckich, ale nie znaczy, że u wszystkich romantyków polskich takie rozumienie dominowało. Bardzo ciekawe, bardzo nowoczesne i właśnie specyficznie polskie, republikańskie jest rozumienie narodu u Mickiewicza. To jest już ta wspólnota budowana na kulturze, wspólnota z wyboru, bez względu na pochodzenie. Jest to gest etycznego wyboru, dobrowolnego etycznego wyboru. Oczywiście zawsze będą jakieś problemy. Ktoś powie, no dobrze, a przekazanie czci ojca i matkę swoją, jak to jest tak, że kochamy ojczyznę z wyboru, to czy to nie jest po prostu kaprys? Może trzeba twardo myśleć obowiązki, ale wiemy, jak się znosi obowiązki narzucone pod przymusem. Tutaj to myślenie o wspólnocie dobrowolnej, wspólnocie wyboru, wydaje mi się bardzo przekonujące i sensowne. Mam nadzieję, że specjalista od literatury romantycznej lepiej by to Państwu wyłożył. Ja mówię raczej o sensie, o potrzebie włączenia tej wiedzy o epoce romantyzmu do pewnej sekwencji epok i do odwiecznie ponawianej dyskusji. Tak bym to widziała, a myślę, że główni przedstawiciele to przed nami. Chciałam jeszcze czytać Państwu wiersz Mochnacki, ale chyba nie muszę. Może jakiegoś aktora się kiedyś znajdzie, żeby przeczytał. To jest wiersz Lechonia, kiedy było mi dane prowadzić ćwiczenia z historii literatury XX wieku. Zawsze ten wiersz Mochnacki czytałam z wielkim wzruszeniem. Dziękuję serdecznie. Bardzo do zobaczenia dziękuję. Za miesiąc. Bardzo dziękuję.